Ostatnio zarówno ekipa Filiza, jak i Team X nie próżnują. Ekipa szykuje się do wydania swojego albumu, który będzie miał premierę w czerwcu. Niestety dokładna data nie jest znana, a Team X chyba chce im trochę podgryźć rynek, bo co jakiś czas, albo tego samego dnia co ekipa, albo z kilkudniowym rozjazdem, pojawiają się i z tej stajni, i z tej stajni nowe kawałki. I o ile nowy kawałek Gdybym jest śpiewany tylko przez jednego członka Domu X, opowiada on o relacji dwóch osób go zamieszkujących, a mianowicie Karola Pieszko i Moniki Kociołek. Do miłości tych dwojga ludzi już od jakiegoś czasu, czyli od, gdzie to dzisiaj mamy, czwartek, dryfuje w internecie i ma już prawdopodobnie, jak teraz oglądacie ten film, około tam 500 tysięcy albo nawet więcej wyświetleń. To bardzo krótki, prosty kawałek, bo trwa 2 minuty i prosty pod względem bardzo linii melodycznej i chyba też wokalu linii melodyczną śpiewającego, który pokazuje nam, że rynek muzyczny od jakiegoś czasu rządzi się swoimi prawami i po odpowiedniej obróbce okazuje się, że nie trzeba mieć nie wiadomo jak wielkiego talentu muzycznego, tylko trzeba mieć po prostu trochę kasy, żeby mieć naprawdę set tysięcy albo nawet miliony wyświetleń i zabrać na tym drugą kasę. Okazuje się, że po odpowiedniej obróbce śpiewać każdy może. Nawet jak seria niefortunnych zdarzeń, obcy nam strach, gdy obok przyjaciel. Pamiętacie Olivię Rodrigo? Tak, ja też nie. To ta dziewczyna od hitu Driver's License, która występuje także w reboocie High School Musical, którego nikt w naszym kraju nie ogląda. No chyba, że się mylę i może jest ktoś, kto właśnie ogląda ten serial. Jeżeli tak jest, to oczywiście odezwijcie się fani w komentarzach. Olivia wydała ostatnio drugiego singla, który nazywa się Deja Vu i który zapowiada płytę Sour, zapowiedzianą również na 21 maja. Olivia także podzieliła się ostatnio 2 okładkami właśnie do tego albumu oraz całą tracklistą tej płyty. Sądzę, że drugi singiel już miał swój czas, aby zrobić taką furorę jak Driver's License i chyba nie zrobił, chociaż również znalazł się na hot liście Billboardu. Co sądzicie o drugim kawałku Deja Vu Olivii Rodrigo? Czy słuchaliście właśnie tego utworu i co o nim sądzicie? Oczywiście dajcie znać w komentarzach. Dajcie też znać, czy czekacie na nową płytę Olivii Rodrigo. Ponieważ moim zdaniem dziewczyna pokazała już po pierwszej piosence, że ona jednak potrafi w muzę. Zwyciężczyni drugiej edycji The Voice Kids w Polsce ma się bardzo dobrze, chociaż nie wiem, czy można to stwierdzić po tym, jak sama wokalistka stwierdza, iż znajduje się we friendzonie. Anika Dąbrowska wypuściła swój singiel, w którym mówi każdemu, że jest tylko przyjaciółką. Do kawałka powstał także klip, także już na YouTubie można go znaleźć. Jeżeli ktoś miewa również rozterki posiadania wielu przyjaciół i żadnego chłopa, to zapraszam Was oczywiście na kanał Aniki Dąbrowskiej. Koniecznie wpadnijcie, przesłuchajcie jej najnowszego singla. Jestem tylko przyjaciółką i na tym miejscu się dobrze mam. Tylko przyjaciółką. Cieszmy się z małych rzeczy, bo nigdy jakoś nie śmieszyła mnie Beka z utworu Małe Rzeczy Sylwii Grzeszczak, aczkolwiek wokalistka bardzo możliwe, że dała nam kolejny powód do tego, aby mieć polewkę, ponieważ wyszedł jej najnowszy singiel Prawda o nas, który utrzymany jest w klimacie typowej radiówki. Teledysk to zlepek materiałów archiwalnych oraz przebitek w samochodzie, gdzie rozwiane włosy Sylwii Grzeszczak przeszkadzają jej w tym, aby lipdapować właśnie do utworu. Jak widać, budżet do tego kawałka był iście covidowy i wygląda na to, że kawałek miał być w kwietniu, ale tamtego roku. Prawda o nas, prawda o nas, zmienia się jak wiatr. Czy to tak wygląda? Dzisiaj finał The Voice Kids 4, który wygra Sara. Jak wiecie dobrze, dzisiaj o godzinie 20 właśnie na TVP2 odbędzie się finał tego cudownego programu, który tak kochacie, na który wszyscy czekacie. Dobrze wiecie, że na tym kanale co tydzień tak naprawdę po każdym odcinku pojawia się opis wszystkich występów i omawiamy sobie każdy odcinek programu, także jeżeli chcecie, aby takich odcinków jak ten, albo takich odcinków o tematyce voice'owej pojawiło się więcej, subskrybujcie koniecznie ten kanał. Jeżeli ten film Wam się spodobał, łapka w górę zapewni mnie tym, że chcecie też taką serię widzieć częściej na kanale. To taki był satyryczny przegląd muzyczny. Mam nadzieję, że nie zbuldupiliście sobie za bardzo. Oczywiście wszystko traktujcie z przymrużeniem oka, aczkolwiek te rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj, są prawdą. I zachęcam Was do tego, abyście wchodzili sobie na kanały poszczególnych artystów, o których wspominałem. Wszystkie linki właśnie do tych wykonów, do tych nowych kawałków znajdziecie w opisie tego filmu. Nazywam się Alan Skrzysiak, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym. Mam nadzieję, że ta nowa seria Wam się spodoba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. A jeszcze poczekajcie, na koniec zapraszam Was do zajrzenia na moje media społecznościowe. Na TikToku możemy sobie pośpiewać, na głosy, na Instagramie możecie zobaczyć więcej mojej nieobliczalnej osobowości, a na Spotify możecie posłuchać mojej muzy, bo mam dużo autorskiej muzy, także bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. To by było na tyle. Pa, pa!